Cześć kochani, przychodzę dzisiaj do Was z krótkim filmikiem, bo chciałam Wam pokazać mini album, który wykonałam dla pradziadków mojej córki. Album ma wymiary 17x20, zaś grzbiet ma niecałe 4 cm. I tak, do wykonania albumu użyłam białego papieru wizytówkowego, z którego zrobiłam bazę. Zaś do ozdobienia użyłam kolekcji Bohemian z Dovecrafta. I tak, na okładce mamy piękny papier wielonki. Cały album wokoło, tutaj jeszcze będzie moja naklejka, jest oklejony tym pięknym papierem. Mamy kompozycję, serwetkę, banerek, kwiaty z Foamiranu. Jest zrobiony ten kwiat, taki tropikalny. Tu mamy papierowe różyczki i z Foamiranu takie z żółtym środkiem. Zamykane jest na rozciągliwą koroneczkę i brzegi zabezpieczyłam metalowymi narożnikami. Przechodzimy do środka. I tak. W środku okleiłam papierem w taką krateczkę. Tu mamy papier w takie sikorki. Chyba sikorki to są. Ciężko stwierdzić. Ptaszki, o. Brzeg wykończyłam dziurkaczem brzegowym. I tak, tu mamy miejsce na zdjęcie i harmonikę zawiązywaną na kokardkę. I tutaj zmieszczą się nam zdjęcia. Tutaj jeszcze okleiłam takim pięknym papierem. On się tak pięknie błyszczy. I w drugą stronę, tutaj są jeszcze na dwa zdjęcia miejsce. Ogólnie nie mieści się tutaj jakoś strasznie dużo zdjęć, ale to ze względu na to, że mam odpowiednią wyliczoną ilość zdjęć, które chcę włożyć do tego, do tej fotoksiążki, więc dlatego nie robiłam tych zakładek tak dużo. Tutaj u góry mamy naklejeczkę i ćwiek serduszka. Tą stronę mamy zamykaną na kokardeczkę. Mamy papier, takie błyszczące pawie, wykończony brzeg dziurkaczem brzegowym. I tutaj mamy to samo. I tak, może pierwsza pokażę. Tutaj mamy papier zielony w kwiaty, zaś tu u góry mamy zielony, ale matowy, w taki piękny wzór, ornament. Tu mamy dwie maty. Na nich się zmieszczą 4 zdjęcia. I tutaj można dodać kolejne, na przykład tak wkleić w ten sposób. I tak, tutaj pozostawiam troszeczkę więcej miejsca. Tak jak widzicie, że jak włożę już te zdjęcia, to żeby nie było to zbyt ciasno ułożone. Powiem Wam, bardzo mi się podobają te papiery, są piękne. I tak wygląda ta fotoksiążka. Tak jak już mówiłam, zrobiłam trochę mniej tutaj zakładek, ze względu na to, że tutaj ma wejść no, kilkanaście zdjęć, takich najważniejszych. I tak się prezentuje. Ten kwiat jest taki piękny. On tutaj na kamerze wydaje się taki brudno-brzoskwiniowy, a został wykonany z foamiranu różowego i tuszowałam końcówki distressem i dodałam takie bielutkie matowe pręciki. Abyście chcieli tutorial na ten kwiat,
to dawajcie znać w komentarzach. Na pewno, jeżeli znajdą się osoby zainteresowane, to na pewno taki filmik nagram. I tak oto prezentuje się ta mini fotoksiążka. Napiszcie mi, kochani, co o niej sądzicie, jak Wam się podoba. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa, pa.